10 niesamowitych domów na świecie. Palais Boule, Francja, okolica miasta Cannes. To bardzo słynny dom z baniek lub bańkowy pałac. To jeden z najbardziej niezwykłych apartamentów na świecie. Został zbudowany w latach 80. przez węgierskiego architekta na polecenie francuskiego przemysłowca. A później kupił go słynny projektant mody Pierre Cardin, który wykorzystał go jako apartament wypoczynkowy. Można sobie wyobrazić wszystkie wystawne pokazy mody i szalone imprezy, jakie odbyły się w murach tego domu. Willa składa się z okrągłych domków, które łączą się w bardzo piękny labirynt. Powierzchnia to ponad 1000 metrów kwadratowych. Jak każdy super dom, posiada 3 baseny, ogród, a nawet amfiteatr na 500 osób. Ta posiadłość była do kupienia za 400 milionów euro. Wizualnie zapierający dech w piersiach Stilhouse jest prawdziwym arcydziełem architektonicznym, które z dumą prezentuje się w malowniczym Ransom Canyon w Teksasie. Jego twórcą był niezwykły artysta i samouk konstruktor Robert Bruno. Z ponad 30-letnią pracą nad tym projektem Bruno stworzył coś, co nie tylko wykracza poza granice konwencjonalnej architektury, ale także wpisuje się w dziedzictwo artystyczne. Dom ze stali jest zapierający dech w piersiach. Jego zakrzywione, faliste linie przypominają niemal futurystyczną wizję. Ta konstrukcja odważnie łączy funkcjonalność z artystyczną ekstrawagancją. Metalowe płyty, które tworzą fasadę domu, zostały indywidualnie ukształtowane przez samego Bruno. Każda płyta ma swój unikalny kształt, tworząc dynamiczną i organiczną całość. Mimo że Bruno nie miał formalnego wykształcenia w dziedzinie architektury, jego eksperymentalne podejście do konstrukcji doprowadziło do powstania tego monumentalnego dzieła. Stilhouse to nie tylko budynek, to historia. Historia wytrwałości, oddania i pasji. To projekt, który ewoluował przez lata, odzwierciedlając zmieniający się umysł i wizję Roberta Bruno. Teraz Stilhouse doświadcza pewnych problemów strukturalnych. Nadal stoi jako symbol nieustraszonego twórczego geniuszu. To miejsce, które przykuwa uwagę miłośników architektury, sztuki i wszystkich poszukujących wyjątkowości. To oaza w świecie konwencji, przypominająca nam, że granice można przesunąć i marzenia można urzeczywistnić. W malowniczym zakątku Portugalii ukrywa się wyjątkowe arcydzieło architektoniczne. Dom z kamienia, wzniesiony pomiędzy potężnymi głazami. To prawdziwy hołd dla natury, stworzony przez zamiłowanego architekta, który postawił na harmonię między człowiekiem a otaczającym światem. Ten niezwykły dom nie jest tylko budowlą. To zaproszenie do kontaktu z naturą w sposób, który wywołuje zdumienie. Wznosząc się między potężnymi głazami, budynek wpisuje się w otoczenie, jakby był integralną częścią skalistego krajobrazu. Dom powstał dla rodziny Rodriguez jako domek letniskowy w 1974 roku. Dom posiada meble z betonu i z drzewa eukaliptusowego, co tylko dodaje uroku temu domowi. Pierwsze zdjęcia w internecie tego niesamowitego domu pojawiły się w 2009 roku. Dom od razu stał się wielką atrakcją turystyczną. Niestety nie tylko atrakcją, bo zdarzały się częste dewastacje oraz próby włamania. Właściciele zmuszeni zostali do zamontowania pancernych okien i drzwi. Rodzina, nie mogąc znieść częstych odwiedzin ludzi i pukania w okno chętnych na zrobienie zdjęcia wnętrza domu, postanowili nie walczyć z turystami, tylko stworzyć tu małe muzeum, w którym można zobaczyć, jak obiekt wygląda i jak powstawał. Dom węża w Meksyku zbudowany został przez Javiera Samosiaina, pioniera architektury organicznej. Unikalny kompleks, zwany także jako dom węża, ale rzeczywista nazwa to gniazdo Quetzalcoatla, który jest starożytnym azteckim pierzastym bogiem węża, czczony stwórca życia i strażnik przyrody. Cały kompleks ma kształt zwiniętego węża, w którym mieści się 10 apartamentów. Jeden nawet można wynająć na Airbnb. Ten apartament jest jednym z najbardziej pożądanych apartamentów do wynajęcia w Meksyku, rezerwowanym z ponadrocznym wyprzedzeniem. Kompleks powstał na wielkiej działce o powierzchni 18 hektarów. Architekt nazywa swoje dzieło bioarchitekturą, ponieważ ma płynnie wtapiać się w otaczającą przyrodę. Celem architekta było udowodnienie, że nawet w środowisku miejskim ludzie mogą pozostać w kontakcie z naturą.
Treehouse w Turynie, Włochy, to architektoniczny klejnot, który łączy nowoczesność z naturą w niezwykły sposób. Zaprojektowany przez utalentowanego architekta Luciano Pia, ten kompleks mieszkalny to prawdziwe wyzwanie dla konwencji architektonicznych. Pierwsze, co przykuwa uwagę, to zielony charakter budynku. Treehouse wyrasta jak gigantyczne drzewo, otoczone roślinami i drzewami. Liczne rośliny nie tylko dodają uroku, ale również poprawiają jakość powietrza i przyczyniają się do stworzenia zdrowszego mikroklimatu wokół budynku. Każde mieszkanie oferuje dostęp do tarasów i balkonów. Treehouse dąży do stworzenia przyjaznej wspólnoty. Tarasy i dziedzińce zachęcają do interakcji i spędzania czasu wspólnie. Treehouse w Turynie to nie tylko budynek, to idea. Idea łączenia architektury z naturą, tworzenia zrównoważonych przestrzeni i zachęcania do społecznościowego współżycia. Dom Kereta, Warszawa, Polska. Jest to instalacja artystyczna pełniąca funkcję mieszkalną. Została wykonana w przestrzeni między dwoma budynkami, na Woli w Warszawie. Konstrukcja powstała w 2012 roku. Zaprojektowana przez polskiego architekta Jakuba Szczęsnego dla izraelskiego artysty Edgara Kereta. Mieszkanie zyskało naprawdę dużą sławę dzięki swojemu usytuowaniu, a dokładnie wykorzystaniu pustej przestrzeni między dwoma budynkami. A drugim aspektem jest rozmiar konstrukcji. Mieszkanie ma w najszerszym miejscu 152 cm, a w najwęższym 92 cm. Cały szkielet instalacji wykonany jest z metalu. Ściany wykonane są z płyt, które izolują instalację. Dach i ściana frontowa wykonana jest z przezroczystego poliwęglanu. Mieszkanie posiada, jak każde tradycyjne mieszkanie, toaletę, prysznic, małą kuchnię, sypialnię i miejsce do pracy. Konstrukcja jest naprawdę ciekawa, a pomysł na wykorzystanie konstrukcji i rozmiarem zainteresowały się nawet zagraniczne media, które rozsławiły konstrukcję na cały świat. Libański dom samolot. Ten niesamowity dom znajduje się w libańskiej wiosce Miziera, w której roi się od dziwnie wyglądających domów. Niektóre nawet są w kształcie piramidy, ale jeden dom w tej wiosce wyróżnia się najbardziej. To niezbyt skromna budowla, która jest repliką Airbusa A380. Pomysł był marzeniem właściciela Michaela Sulejmana i kiedy stał się zamożny, postanowił urzeczywistnić swoje marzenie. Dom ma 2 piętra i 30 okien z każdej strony kokpitu. Willa wygląda, jakby samolot spadł i osadził się w ziemi pośrodku wioski. Stała się atrakcją turystyczną w tej bogatej libańskiej wiosce. W sercu Pensylwanii, na skrzyżowaniu ludzkiej wyobraźni i oryginalności, stoi The Highness Shoe House, dom w kształcie buta. Ta niezwykła budowla to hołd dla wyjątkowych wizji i marzeń. The Highness Shoe House to prawdziwy symbol odwagi w architekturze. Wzniesiony w 1948 roku, miał początkowo służyć jako niesamowita reklama dla sklepu z butami. Jednak jego kształt i wyjątkowość zyskały taką popularność, że stał się prawdziwą atrakcją turystyczną. Ten niezwykły dom to dowód na to, że architektura może być zabawną i twórczą formą wyrazu. To również miejsce, które przypomina nam, że nawet najbardziej szalone wizje mogą stać się rzeczywistością, jeśli tylko mamy odwagę podążać za swoimi marzeniami. W urokliwych okolicach Barcelony w Hiszpanii kryje się niezwykły projekt adaptacji starej fabryki cementu. To opowieść o przemianie surowego przemysłu w nowoczesne przestrzenie życiowe. Dziś jednak to miejsce przeszło metamorfozę, stając się oazą twórczości i komfortu. Unikalność tego projektu leży w zachowaniu oryginalnych elementów fabryki, które zostały wkomponowane w nowy kontekst. Betonowe ściany, stalowe belki i surowe struktury stały się częścią charakterystycznego wystroju, nadając przestrzeniom industrialnego uroku. Galeria sztuki, która powstała w ramach tej adaptacji, jest z pewnością sercem tego miejsca. Ściany, dawniej zanurzone w cementowym kurzu, teraz prezentują dzieła artystów, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Apartamenty, które wyłoniły się z tej fabryki, to kwintesencja luksusu i oryginalności. Wysokie sufity, duże przeszklenia i industrialne akcenty tworzą unikalną mieszankę, która odzwierciedla ducha miejsca. Przemysłowy charakter fabryki nie został utracony, lecz został przejęty i wzbogacony o nową funkcjonalność. Ten projekt to manifest twórczości i wyobraźni.
pokazujący, że architektura ma moc zmieniania i odnawiania, a przestrzenie, które kiedyś spełniały zupełnie inne cele, mogą stać się nowym miejscem twórczego i komfortowego życia. W samym sercu dynamicznego Tokio architekt Soul Fujimoto stworzył prawdziwe arcydzieło. Przezroczysty dom to połączenie konwencji i wyobraźni, które przekształca sposób, w jaki myślimy o przestrzeniach mieszkalnych. Wiele przestrzeni jest otwartych, tworząc wrażenie, że dom łączy się z otaczającym go miastem. Ten dom wykorzystuje minimalistyczną strukturę, która składa się z licznych, przeskalowanych kubełków. Te kubełki tworzą różnorodne przestrzenie, zarówno intymne, jak i otwarte, które dostosowują się do codziennych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy doświadczają otoczenia miasta niemal w plenerze, z jednoczesnym komfortem prywatności. Mieszkańcy mogą dostosowywać przestrzenie poprzez rozmieszczenie mebli i elementów wyposażenia w sposób, który odpowiada ich potrzebom. Soul Fujimoto stworzył nie tylko dom, ale też wyzwanie dla tradycyjnych wyobrażeń o mieszkaniach. Jego projekt jest dowodem, że architektura może prowokować i inspirować. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij pozostawić kciuka w górę i kliknąć subskrybuj. Prosimy także o udostępnianie. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!